Jezu, ty mój. Dobra. Git. Droga Jenny. Od 14 dni staram się napisać do ciebie ten list. Dziś mam ostatnią szansę. Po południu zapłacę za swoje błędy własnym życiem. Jest to słuszne. Jak wiesz, jeśli wydawałaś gazety, wiodłem życie najemnika, a wszystkie krzyże, które wyrządziłem, większość z tego to prawda. Powinienem tego wszystkiego żałować. Powinienem bać się śmierci. Ale nie boję się. Już nie. Jedyne uczucie, jakie mi zostało, to żal. Okej. Chłopcy, nie bądźcie dla niego zbyt cudowni. Hej, duchu, szeryf Skarki przesyła pozdrowienia! Od tego, że ONZ używa skrzydeł ogrodowych do kontroli naszych umysłów? To by mnie chodzi jedno. No cóż, faktem jest, że zwykła materia to 4% naszego wszechświata, wiesz? A olbrzymie 73% składa się z jakiejś pozbawionej masy ciemnej materii i nikt nie wie, co to do cholery jest. No, a to dość dziwne, znaczy, kiedy się nad tym zastanowi. Nikogo nie nabierzesz. Na pewno tu jest to nic dara, łatwo go wyśledzić. Daj tylko znać resztę. Kurde, ja muszę przyjść, nie? Skubaniec. Ale nie ma już. No tak, siedzimy tu po pasku głównie. No tak, zajmę się tym, tak. Dobra, szybko się pozbywamy.
Nice. O, to jest jeszcze, żeby wejść. Nice. Niedobra. Pięknie. Żadnych problemów, tylko jakiś łysy pojeb. Mówiłem, że jestem zawodowcem. Tak, śpi jak dziecko. Witaj, słoneczko. Good morning, sunshine. Panie Dexter. Dzień dobry. No, no, no. Gdzie mój syn? Gdzie jest mój syn, ty skurwysynu? Dobra. Chcesz udawać twardziela? Proszę, dupku. Widzisz tę małą dziewczynkę, którą wszyscy tak uwielbiają? Więc moi naukowcy twierdzą, że to właśnie ją rajcuje. Spójrz na nią. Słabiutka jak kociątko. Panie Dexter, odpierdol się! Kurwa! Co ty robisz w tej dziurze, Clyde? Rany to nie moje. Jezu Chryste. To pani Cooper. Chory skurwielu. Zabiłeś mi syna, prawda? Powiedz mu po prostu, co chce wiedzieć. W tym więzieniu ciągle zdarzają się wypadki. Hej, panie Dexter. No już. Niech się pan zajmie swoimi sprawami, a ja pogadam z tym typem. Proszę iść. Chcę odzyskać syna, Clive. Jeszcze nigdy pana nie zawiodłem, prawda? Proszę iść. No, zostaliśmy ty i ja. Operacja mod bojowy. Sledgehammer. Cholery! Typowe! Po prostu typowe! Zająłem się tym!
O, jest tutaj, dobra. Jest tutaj. Wyglądał na bardzo zadowolonego. Pewnie miał swoją sesję. Wiesz, co mam na myśli, nie? Tak. No i cyk. Do łóżeczka. Co roku musimy wywlekać twoją pijacką dupę z festiwalu. Jestem pijany. Ja czy to? Czuję już to. No więc co tego? Wziąłeś kupę do fontanny, przerwałeś wystąpienie burmistrza, póki nie opłacają się Jezusem. Nie, tylko drobina zwykłego prowadzenia po pijaku. Zabraliśmy ci prawo jazdy parę miesięcy temu. Powinno było dać ci to do przodu. Dobra, okej. Normalnie nie na... Do tego, nie dało się spać przez całą noc, a... Ten koleś, to... Myślałem... To ja zgłoszę formalne zażalenie. Przykro mi, Dustin, ale musiałbyś pójść z tym do ratusza. Oto oni zezwalają na te konwoje. Ale nie liczyłbym na zbyt wiele. Wiesz, że Dexter Industries zatrudniają połowę Hołd. Mają sporo swobody. Co za idiota. Drużyna Alfa, kontynuować misję. Znajdźcie 47. Nabierzcie się na przebranie. Oczy otwarte. Cel się kryje. Jasta! Śmiertnie żyje! Trzeba go
chłopie, otaczają cię sami zawodowcy, nie masz dokąd pryskać, więc poddaj się, bo zginiesz. A może zginiesz i tak, jak się poddasz. Nie tam to wisi. Baza, okolica nie jest zabezpieczona. Ktoś musi być w pobliżu. Jeśli ktoś tam jest, ktokolwiek, niech się odbije. Widzimy cel, zaraz go dopadniemy. Dajcie mi ogień osłonowy. Co się dzieje? Mamy wykonywać rozkazanie, nie tak się wyjeżdżamy. Jest przykończony, lecz! On nie żyje, więc niech żaden do niego nie wie. Czysto. Pięknie. Thank you.
Okej, dobra. Focus mode był srogi. Sklep 45 stopni na południowy zachód. Przyjąłem, królik, idź na pozycję. Wykurzymy cel, odbiór. Pytam. O mój Boże! Co się dzieje na waszym spadlanym targu? Uciekajcie, to możecie miłe tam ludzie! Uciekajcie! Tylko wszechmogący może nas teraz ocalić! Drużyna Alfa, jaki jest wasz status? Odbiór. Beznadziejny. Tu Alfa, obszar przeczesany i pusty. Sprawdzamy budynek. A czego się spodziewałeś? Pana. Facet jest jak tu. Ej, ty! Myślisz, że czemu był najlepszym agentem przez te wszystkie lata? Ej, proszę pana! Proszę pana, mówię do pana! Proszę się zatrzymać, bo pana zamknę! To on! Baza! To cel mam tu baza! Naprzód! Naprzód! Namierzyłem cel, zmienię ubranie. Próbuję nas oszukać. Pięknie. Jeszcze ktoś tu żyje, ja pierdzielę, nieźle. Dobra.
No, teraz chyba powinno być Gites. Serio? Jeszcze ktoś tu jest? Co jest grane? Ile tutaj ich jest?